Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie wam wszystkim podziękować za to, że się tu zgromadziliście. To wielki znak, że są Polacy, którzy są przywiązani do polskiej niepodległości. Że nie tylko raz w roku na 11 listopada się gromadzimy. Że niepodległość, suwerenność rozumiemy dosłownie. Rozumiemy jako wolność naszego państwa. Rozumiemy jako wolność naszego narodu do definiowania prawa na naszym terytorium. Do definiowania tego, co ma się dziać z własnością tutaj. Do definiowania tego, jaką politykę zagraniczną prowadzimy. Jaką politykę obronną. I to jest bardzo dobre miejsce, żeby to wybrzmiało. Ponieważ tutaj, w tym budynku mieszczą się przedstawicielstwa instytucji unijnych, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej. To tutaj na różne elitarne seminaria zapraszane jest wyłącznie wybrane grono. Większość z was, dlatego że tutaj jest, zapewne interesuje się polityką. Zapewne prawie nikt z was nigdy nie był zaproszony na dyskusję o integracji europejskiej w tym budynku. To nie jest przypadek. Tam są zawsze zapraszani tylko ci ludzie, których mijaliśmy na krakowskim przedmieściu, na tych wszystkich niebiesko-złotych straganach. Oni nigdy nie organizują niczego za własne pieniądze. Jak nie ma grantu, siedzą w domu, albo siedzą w urzędzie, gdzie większość z nich jest zatrudniona, albo siedzą tutaj, albo siedzą na pensji w instytucjach europejskich. Natomiast my wszystko robimy od lat za własne pieniądze. Chciałbym serdecznie podziękować ludziom starszym ode mnie, którzy tutaj są, którzy pamiętają beznadziejną walkę w okresie przedakcesyjnym, kiedy tłumaczyliśmy Polakom, co się stanie po wejściu do Unii Europejskiej, że będzie wyższość prawa unijnego nad polskim. I pukali się w czoło, nie chcieli wierzyć, a nielicznie ciężko pracowali. Jest tutaj z nami pan prezes Janusz Korwin-Mikke, który był poza naszym narodowym środowiskiem katolickim liderem środowiska konserwatywno-liberalnego. Środowiska, które walczyło i nigdy nie zmieniło poglądu. Ale chciałbym też tutaj przedstawić kogoś, o kim pewnie w mediach nie słyszeliście. Pana byłego europosła Witolda Tomczaka. Człowieka, który 10 lat temu jako pierwszy europoseł postawił flagę narodową na pulpicie w Parlamencie Europejskim. Brawo! Później zrobili to inni politycy z innych państw. To jest nasz wkład do kultury europejskiej, o którym zapewne nigdy nie słyszeliście. O tym, że gdy zaczęła się walka z chrześcijaństwem w instytucjach europejskich, pan poseł i europoseł Witold Tomczak miał odwagę na tej sali stanąć z transparentem, żeby bronić Chrystusa. Dlatego cieszę się, że tu przede mną w tłumie stoi właśnie transparent z Chrystusem Królem. To jest bardzo ważne. Usprawiedliwiają się euroentuzjaści Janem Pawłem II, że poparł integrację europejską. Tak, to prawda, ale nie w wariancie tak zwanych liberalnych wartości, które nam się dzisiaj narzuca. Unia Europejska w obecnym kształcie jest końcem wolności, końcem niepodległości, końcem suwerenności. Albo staniemy przeciwko niej, albo pranie mózgu w Polsce postąpi dokładnie tak samo, jak postąpiło na Zachodzie. Wierzcie mi, jak rozmawiam z nacjonalistami z Europy Zachodniej. Oni, ich rodzice, ich dziadkowie po II wojnie światowej nigdy by nie przewidzieli, że nastąpi coś takiego, co się później stało. Pamiętajcie, że granice dla masowej emigracji, dla islamizacji w Europie Zachodniej otwierała tak zwana prawica. Nie tylko marksiści są naszym wrogiem. Naszym wrogiem jest tak zwana prawica, która jest dogadana z dużym biznesem. I tak jak Robert Gwiazdowski mówi, że musimy ściągnąć jak najszybciej 5 milionów imigrantów, a później najlepiej 10 i więcej. I wiedzą doskonale, że jest bardzo wąska większość w Polsce, dzięki której może siła konserwatywno-narodowa wygrać wybory. Wiedzą, że jeżeli rozdadzą 2-3 miliony nowych obywatelstw, to szansa się zamknie na zawsze. Dlatego nie możemy na to pozwolić. Nie możemy mieć jakiegokolwiek zaufania do tak zwanych prawicowych rządów, bo to jest po prostu banda cynicznych oszustów, dysponująca większością mediów, która ma was w pogardzie. Brawo! Takie spotkania jak tutaj są bardzo rzadką okazją, żeby słowa prawdy wybrzmiały prosto z tak wielu ust. Zobaczcie, ilu nas tutaj jest. Nie jesteśmy ruchem jednego lidera. Nikt z nas nie mówi na komendę to, co ma powiedzieć. Nikt z nas nie myśli na komendę. Porozumieliśmy się dlatego, że tak naprawdę wszyscy w mediach prawego i lewego głównego nurtu jesteśmy przemilczani, marginalizowani albo atakowani. Porozumieliśmy się po to, żeby wspólnie startować do Europarlamentu. A później oczywiście myślimy o wspólnym starcie na jesieni. Pomóżcie nam, mówcie o nas,
piszcie w internecie, napiszcie, co tutaj się działo, co zobaczyliście. Agresję euroentuzjastów, agresję zwolenników integracji europejskiej, obraźliwe hasła, jakąś wariatkę, która próbowała nam zablokować marsz, tylko po to, żeby media później mogły mówić: mężczyźni młodzi zaatakowali kobietę, agresywni młodzi mężczyźni, ten stereotyp. Już w Polsce się to zaczyna, że będą demonizowani mężczyźni i będziemy musieli przyjmować feministyczną poprawność polityczną. Niedoczekanie. W Polsce wam się to nie uda. W maju wchodzimy do Parlamentu Europejskiego, a później blokujemy ten cały marksizm kulturowy i walczymy o swoją wolność. Wolność dla Polaków. Konfederacja! 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 Konfederacja!